Święty Mikołaj odwiedził podopiecznych Działdowskiego PSONi, czyli Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Działdowie, którym wręczał paczki ze słodkościami i upominkami. Aby jednak mogło się to wydarzyć, sam potrzebował wsparcia. Otrzymał je od lokalnych samorządowców. Jesteśmy krótko przed świętami i oczywiście Mikołaj wszędzie zagląda, więc dzisiaj jest też w Orewie. Inicjatywa tak do końca może nie moja, ale moich pracowników. Gdy spotkaliśmy się z przedstawicielami Orewu na kawie u mnie, no stwierdzili, może byśmy coś zorganizowali dla podopiecznych tu. Więc taka decyzja zapadła. Po kontakcie z panem starostą, z panem burmistrzem stwierdziliśmy, że warto takie rzeczy robić. Postanowiliśmy zakupić paczki dla wszystkich pensjonariuszy Orewu. No i dzisiaj jest ten dzień, że Mikołaj wręcza te paczuszki. Jest to taki, myślę, że dalej dobry przykład współpracy pomiędzy panem burmistrzem, panem starostą, a mną jako wójtem gminy Działdowo. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że to nie ostatnia inicjatywa. No i będąc już tu, to przy okazji chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę zdrowych, wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia i oczywiście wszystkiego spełnienia wszystkich marzeń na Nowy Rok. Jesteśmy w tej chwili w Orewie wśród dzieci i młodzieży, którym przekazaliśmy wraz ze Świętym Mikołajem trochę słodyczy z okazji właśnie nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Także myślę, że troszeczkę uciechy, zadowolenia wśród naszych podopiecznych będzie. Ponad 150 osób te paczki dzisiaj otrzyma wraz z panem burmistrzem Grzegorzem Browińskim, z panem wójtem Mirosławem Zielińskim i wspólnie z powiatem zostały te paczki ufundowane i przekazane właśnie podopiecznym naszym z ośrodka. Także cieszymy się bardzo, że mogliśmy chociaż w taki drobny sposób przypomnieć im właśnie o świętach Bożego Narodzenia, ale również być takim pierwszym jak gdyby spotkaniem bożonarodzeniowym, bo za chwilę będzie również spotkanie opłatkowe w Orewie, a później będą mieli wszyscy Wigilię u siebie w domach. Także tych spotkań wigilijnych jeszcze kilka będzie, a dzisiaj takie typowo mikołajkowe. Dzisiaj wspólnie z kolegami samorządowcami miałem przyjemność być pomocnikiem świętego Mikołaja. Myślę, że każdy chciałby kiedyś w przyszłości zostać świętym Mikołajem, bo święty Mikołaj przynosi tylko miłość i dobro. I dzisiaj mieliśmy taką okazję podzielić się tą dobrocią, paczkami z tutaj uczniami, wychowankami Działdowskiego Orewu. Jest to, myślę, wielkie wydarzenie, ale też taki ukłon w kierunku tej ciężkiej pracy, którą oni tutaj wykonują, bo nie ukrywam, że dzięki nim Działdowo jest znane nie tylko w naszym województwie, ale w całej Polsce. Chociażby tutaj niedawno omawiany i prezentowany u mnie w urzędzie projekt Niepełnosprawni w drodze na Hel pokazał, że powinniśmy być dumni z takiej instytucji, z takiego stowarzyszenia. I tak naprawdę dzisiaj przyszliśmy złożyć życzenia zdrowych, wesołych świąt dla wszystkich wychowanków, a przy okazji mogliśmy pomagać świętemu Mikołajowi w jego ciężkiej pracy. Wiemy, że zbliża się grudzień, wszyscy go oczekują, więc Mikołaj troszeczkę wcześniej tą pracę zaczyna, niekoniecznie 24, ale w pewnych miejscach musi się pokazać dużo, dużo wcześniej. Co prawda obyło się bez wierszyków i piosenek dla Mikołaja, ale święty nie jednego wypytał o zachowanie w ciągu całego roku. Okazało się jednak, że wszyscy byli grzeczni.